Jesteśmy przed halą Torwaru, z nami jest Dawid Załęcki. Jak zdróweczko, jak przygotowanie? Dobrze, przygotowanie elegancko, zdróweczko też na poziomie, także co, jutro idziemy i się bijemy, nie? Słuchaj, miałeś kontuzję pleców, nic nie dokucza, wszystko jest okej? Okay? Znaczy ja kontuzji pleców nie mam, tylko mam trochę podmęczone te plecy i od kurwa kilkunastu lat już mi dokuczają, ale już nauczyłem się z nimi żyć, wiem co mogę, co nie mogę, kiedy odpuścić, jakoś daję radę, nie? Oczywiście, labryga jakby większy troszeczkę od ciebie, ale myślę, że to chyba dla ciebie nie jest problemem. Ty, no ile? 22 kilo ma więcej chyba, nie? No 22 kilo. Ty, no jest większy, jest młodszy, jest silniejszy, lepszy zasięg, ale no co, kurwa, Goliat też był od Dawida większy, Dawid dał radę, może drugi raz historia zatoczy koło, zobaczymy, nie? Jutro. No, tym bardziej, że już pokazałeś swoją klasę w walce tutaj z mistrzem z kickboxingu, także, prawda, z Don Diego... Także tutaj... No kurwa, zobaczymy jutro, nie? Co tu dzisiaj gdybać, nie? A słuchaj, no wiesz co, powiedzmy, że jesteśmy rówieśnikami. Jak zapatrujesz się na to, jak długo zamierzasz jeszcze wojować? Czujesz takie coś, że gdzieś ta granica dochodzi i tu teraz coś pokażesz, czy jakby otwierasz dopiero swój, ten rozdział swój? Nie, powiem ci, że nic nie czuję, nic nie myślę. Dzwonią, mówię, jestem, kończy się walka i żyję sobie dalej. Zadzwonią, bo znowu będę rozważał, nie? Dawid, nie męczymy Cię dłużej. Z hali Torwaru z nami jest Dawid Załęcki. Życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze. Z Warszawy Sławomir Szewczyk.